Yo, 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 cześć maneczko, witam bardzo serdecznie wszystkich na nowym odcinku na kanale. Moi drodzy, wbiliście 3000 łapek, a co 1500 łapek miało być losowanko Uzi Clickera 7 dni, czy tam 30. Wy wygrywacie, dwie osoby wygrywają. No i moi drodzy, jeżeli w tym odcinku chcecie wygrać Uzi Clickera, co 1000 lajków jedna osoba z komentarza dostanie sobie klikerka za darmo. Piszcie komentarze, łapkujcie, a jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem 4000 łapek, nagrywam poradnik, co zrobić, jak makro nie działa, taki śmieszny. Zamówię komputer na Oliksie jakiś za 50 zł i zrobimy fajne, śmieszne cutscenki z tym komputerem. 4000 lajków, nagrywam fajny odcinek, zależy od was i oglądajcie do końca. Nara! Dobra, siemanko, jesteśmy sobie już w Minecrafcie. Jest to w tym update'cie najlepsza rzecz, moim zdaniem. Mega ułatwia gry i w ogóle wszystko. Więc teraz wam pokażę, jak się to konfigurowanie. Jest otóż to autokupowanie, więc teraz pokażę, na czym to polega i jak to działa. Jest to mega sztosik. W tym update'cie, co jest dzisiaj, nie ma jakby nic związanego z kopaniem, ale 10 albo 15 kwietnia wypuszczamy aplikację na telefon. Uzi aplikacja na telefon, gdzie po prostu jedziecie sobie do babci 100 km. Jedziecie nad morze, nie wiem, idziecie w piłkę pograć na boisko, idziecie na jakiś basen czy plażę, cokolwiek, i normalnie w telefonie obserwujecie sobie, ile wam wykopało już kasy na dragonie, czy wam kopie. Będzie rain join też, więc będzie mogło jakby na serwer wrócić. Jeżeli na spawnie was ktoś zabije i na spawna wylądujecie, to po prostu wraca wam dalej kopać. No i w ogóle będziecie mogli sobie ustawić, że na przykład komputer i kopanie na dragonie ma być przez 4 godziny, a po 4 godzinach po prostu ma się wyłączyć Minecraft i komputer ma się wyłączyć. Więc to jest mega zajebiste. Normalnie komputer się wam będzie sam wyłączał, bo jeżeli na przykład nie chcecie, żeby wam kopało 10 godzin albo 5, to po prostu dajcie sobie na 2 godzinki i ma się komputer włączyć. 10-15 kwietnia giga update, aplikacja na telefon do sterowania kopaniem. Dobra, i teraz wam pokażę, na czym to polega. Macie tutaj w klikerze, na razie sobie odbinduję. Klikacie sobie tutaj, otwieracie sobie czat, nie wpisujecie bez żadnego slasha na razie nic. Otwieracie sobie czat, tutaj sobie dajecie ustawienia, jest na szaro. No i tutaj, moi drodzy, wpisujecie hashtag, kreska sklep. Wchodzicie, wszystko robicie lewym kontrolem, czyli klikacie lewy kontrol, pyk, klikacie myszką. No i tak po prostu sobie kupujecie, co chcecie i układacie, jak chcecie. Ja wam pokażę mniej więcej, jak ja to robię. Teraz wam przyspieszę, na czym to polega, ale wam pokażę pierwsze, jak to się robi. Klikacie sobie lewy kontrol, pyk, potem to kupujecie. Potem na przykład na koksy sobie najeżdżacie, dajecie kontrol, pyk, kupujecie. Potem dajecie tutaj odrzut 3, kontrol, pyk, kupujecie. Teraz wam przyspieszę i pokażę, na czym to polega, więc widzimy się za chwilę. Dobra, mi się już udało kupić, tak to ma mniej więcej wyglądać. Ja zawsze po prostu sobie kupuję tutaj odrzut, knoka, szósteczkę. To są takie itemki do przebijania moje, albo na te parki czy coś. No jak widzicie, kupiłem sobie 2 sety, szmaragdy, żeby się podsadać, w ogóle itp. itd. Tu są bloki, żeby się podsadać. No i teraz tak, jeszcze nie skonfigurowałem, klikamy sobie escape. Nie mam seta założonego. Oczywiście można byłoby samemu teraz tego seta założyć, no ale jak się klikera kupuje, to się wymaga. No i teraz klikamy sobie jeszcze lewy kontrol, pyk, przenosimy sobie, pyk, pyk, lewy kontrol, przenosimy i lewy kontrol, przenosimy, lewy kontrol, przenosimy, lewy kontrol i oczywiście dokończymy shiftem, pyk, shiftem. No i sobie zapisałem ustawienia i tak to mniej więcej wygląda u mnie. Konfigurujecie sobie do woli i pamiętajcie, że sobie raz skonfigurujecie i macie na zawsze tą konfigurację, więc po prostu wystarczy poświęcić 10 minut, kupić się ładnie, sobie to poukładać, skonfigurować, no i po prostu macie już to na zawsze, nie? Ale ja mniej więcej takie itemki mam zawsze, więc teraz wam pokażę, na czym to polega, jak to działa w ogóle, więc odkładamy sobie wszystkie itemki. Ja sobie oczywiście już skonfigurowałem, pyk. No i teraz sobie klikamy binda, tylko musimy tego binda ustawić, na przykład F. No i klikamy sobie F. No i jak widzicie, wszystko działa. Ja się napiję herbatki tutaj. Zginąłem na te parce. Zginąłem na te parce, teraz mam chwilę dla siebie. Muszę sobie odpocząć, napiję się herbatę. No teraz piję Pepsi akurat, no jak widzicie. Zrobiłem sobie 2-3 łyczki. No jak widzicie, mogę na tę parkę dalej wrócić. Jest to mega zajebiste. Szczegółowe wytłumaczenie, jak to się robi, jak to się przenosi, znajdziecie tutaj.
teraz wam pokazuję. Na naszej stronie Uzi Clicker macie to tam zakładkę poradniki i tam będzie podpunkt 24 albo 5 autokupowanie. W tym odcinku pokazuję na szybko, bo nie chcę, żeby odcinek był nudny i żmudny, więc pełną konfigurację i wytłumaczone krok po kroku macie na poradnikach, więc sobie wejdźcie. No ale jak widzicie, zajebiście to działa, a my lecimy do drugiej rzeczy, muszę wam drugą rzecz pokazać. Elo! Hejcia na klejcia. Drugą rzecz, którą dodaliśmy, tak jak widzicie, jest to toggle shift. Jest to naprawdę fajny taki gadżecik. Mi jak najbardziej się podoba, bo jak widzicie, przebijam gildię z osobami, które nie potrafią shifta trzymać. No i wiecie, jak to jest, jak przebijacie gildię albo się wbijacie i trzeba po prostu tym, trzeba tym palcem tego shifta cały czas mieć klikniętego. I czasami wiecie, możecie odkliknąć shifta, żeby skoczyć czy coś. No i tutaj, moi drodzy, przychodzimy do was. Jest to taki gadżecik. Tutaj macie toggle shifta, jak widzicie, w dodatkach. Klikacie sobie jakiegoś binda, dowolny bind boczny, przycisk myszki albo cokolwiek, co chcecie. No i co? Biegniecie, klikacie sobie binda F. No i jak widzicie, moi drodzy, dla osób, które nie potrafią trzymać shifta, albo dla kolegów waszych, którzy tego nie potrafią, jesteście źli, że nie shiftują i typy was widzą. Skaczecie sobie, jak widzicie. Ja sobie skaczę do góry, cały czas mam shifta klikniętego. No po prostu mam jakby wolnego palca i nie muszę tego shifta cały czas mieć trzymanego. Tak samo jak na przykład gracie w bedurce czy coś, nie spadniecie z bloku, jak widzicie. Bo cały czas macie to shiftowanko, czyli nie spadniecie z bloku. Jest to taki po prostu gadżecik, myślę, że jak najbardziej fajny. No i patrz, biegniecie, klikacie, biegniesz, klikasz shifta w powietrzu. No i cały czas pod guzikiem, pod bindem masz shifta. Zajebista rzecz, mi się podoba, że patrzcie, pyk. O, klikasz sobie, pyk. Ej, dla mnie to jest zajebiste ogólnie. Fajne, taki gadżet. Widzimy się w kolejnej, trzeciej rzeczy. Okej, trzecia rzecz, toggle sprint. Na czym polega toggle sprint? Dużo osób po prostu chciało, żebyśmy to dodali. Ja sobie to odbinduję, w dodatkach tak samo pod toggle shiftem macie toggle sprint. Toggle sprint działa bardzo fajnie, jest to też taka fajna rzecz. Gracie na jakiejś tam MC4U, Arivi, jakichś tam hardkorach, nie wiem, na jakichś takich serwerach. Macie na przykład równy teren, czy tam macie po prostu jakiś teren górkowy. Macie 2000 klatek do przebiegnięcia. Klikamy sobie tutaj binda, bindujemy sobie na przykład F. No i na czym to polega? No sami musicie po prostu trzymać W, żeby biec, tak? Klikasz W, biegniesz do przodu. No i toggle sprint działa na tej zasadzie. Klikasz sobie F. Ty, a może się napiję herbaty, co? Okej, dobra. No i jak widzicie, mogę teraz tutaj wam pokazać, żebyście 4000 łapek wbili. 4000 łapek wbijecie, będzie naprawdę fajnie. Jest to kolejna bardzo zajebista rzecz. To jest taka głupia, prosta, ale zajebista, patrzcie. Myszeczką sobie steruję. A to, co by było zajebiste, to żebyście sobie spację zbintowali pod boczny guzik na klawiaturze. Patrzcie. Gramy sobie Flappy Birda. Normalnie. O. Oj, teraz biegnę. Gramy sobie, moi drodzy, Flappy Birda. Tylko po prostu sobie skaczemy. Tylko sobie skaczemy. A jakbyście to mieli na myszce, sterujecie sobie myszką i bocznym guzikiem sobie skaczecie. Kolejna zajebista rzecz. Polecam. A my widzimy się w kolejnej rzeczy. Elo. Kolejna rzecz, już chyba tam czwarta czy piąta, nawet nie wiem. To są po prostu opcje klikania. To jest też taki update, który wy tam czasami mi zgłaszaliście na streamach, na odcinkach, żeby takie coś było. Na czym to polega? Dajcie sobie tutaj makro. Tutaj po prostu macie osobno zrobione tryb klikania. Na przykład chcecie, żeby wam biło jakby PvP pod kliknięcie. A na przykład, żeby się budować do góry, dajecie sobie na przykład trzymanie albo instant, żeby wam budowało. No i to jest też taki fajny gadżecik, który po prostu wy chcieliście na streamach i prosiliście, żebyśmy takie coś dodali. No i po prostu macie tryby klikania na prawy i lewy przycisk osobno zrobione. Widzimy się w kolejnej rzeczy. No i z kolei szósta rzecz, którą dodaliśmy, to jest po prostu tutaj na klikerze też taki bardziej gadżecik. Dużo osób pisało, Malty, jedzenie koksa pod przycisk jest tylko na koksa, a nie mogę sobie refa zbindować i koksa jednocześnie. Dlatego tutaj macie w klepie jedzenie koksa i jedzenie refa pod innym po prostu guzikiem, jak widzicie. Na przykład jedzenie koksa dajemy sobie pod F, a jedzenie refa dajemy sobie pod G.
No i to też tak po prostu prosiliście o takie coś, więc to jest dla was dodane. Jedzenie koksa macie pod F, jedzenie refa pod G, też taki bardziej bajerek. Ja z tego nie korzystam, ale to jest po prostu na waszą prośbę. Ja sobie to odbinduję. Dużo osób się pytało, jak odbindować tutaj jakieś coś, co jest zbindowane. Klikacie tutaj, klikacie Enter i macie odbindowane już, tak to się odbindowywuje. Dobra, widzimy się w ostatniej rzeczy już. I szósta rzecz. Udało mi się teraz zrobić fajnie. Szósta rzecz, która została dodana, to jest, moi drodzy, ustawienie CPS-ów podczas kopania. Bo dużo osób zgłaszało, że na MC4U albo jakichś tam serwerach hardcore clicker kopanie po prostu wyklikuje 50 CPS-ów i serwer wyrzuca za zbyt wielką ilość CPS-ów. Więc tu, moi drodzy, podczas kopania sobie po prostu ustalacie, ile CPS-ów ma wam jakby bić. Nie wiem, jak to się nazywa. No po prostu ile CPS-ów wasze kopanie ma jakby robić, nie? Bo dużo osób po prostu to zgłaszało. No i ustalenie tych CPS-ów, moi drodzy, znajdziecie, klikacie sobie kopanie w tle. No i tutaj macie po prostu scrollem albo więcej, albo mniej, zależy od was. Tutaj macie tą po prostu zakładkę CPS-y podczas kopania. Scrollem sobie powiększacie albo pomniejszacie, ile po prostu chcecie. No i w sumie tyle. Widzimy się przy ostatniej już rzeczy. A więc dobra, kolejną rzeczą, którą chciałem wam pokazać i która jest w update'cie, to jest to automatyczny knock na Uzim Clickerze. Jest tu do testów i do przetestowania mój kuzyn Kamil VVP. Siemano. W kategorii dodatki, jak sobie widzicie, jest tu takie coś jak knock i zaraz wam pokażę, jak to działa. Dajecie sobie slot knocka, czyli slot miecza. Ja na przykład mam pod trójką. Dajemy sobie na przykład binda F albo boczny guzik, albo guzik, jaki po prostu chcecie. No i co, no i dajemy, że tutaj jakby kuzyn stoi. Jakby, czekaj, zjedz sobie koksa. No ja po prostu biję go z 5-2, biję mnie z 5-2. Bijemy się z 5-2, klikam sobie F. I widzicie, co się dzieje? Jak ty mnie tego odrzucasz? W sensie? Widziałeś? Jak szybko? No właśnie. Trzeba tego sobie... Trzeba po prostu trafić, ale to jest taki fajny gadżecik, jak to się można powiedzieć. No to dobra, to w sumie to tyle. Przechodzimy sobie do kolejnej rzeczy, które mamy na liście. Elu!